ćwiczenie zakręcenia zaworu i przejście na octopus partnera, czyli druga wersja ćwiczenia air depletion, ale tym razem będziemy korzystać z octopusa naszego partnera. Oczywiście w każdym ćwiczeniu, w którym nie ma powietrza w demonstracji, to instruktor nie ma powietrza. I mamy sygnał, prosimy Dive Mastera do tej demonstracji. Dive Master podpływa. Zaraz będzie nam, teraz jest sygnał, ty zakręć mi zawór. Dive Master zakręca zawór. My nie podglądamy, nie sprawdzamy, ile mamy powietrza, czy to powietrze się kończy. Chodzi o sytuację, w której to powietrze tracimy nagle i mamy właśnie tą sytuację. I od razu jest kontakt za jacket, od razu jest kontakt i jest podanie octopusa, puszczamy bąbelki. Octopusa nie odwracamy dyszą do góry, musi być dyszą w dół, właśnie w ten sposób, nad ramieniem. Przedmuchujemy wydmuchnięciem lub naciśnięciem bypassa, nie ma to znaczenia. I odkąd jest chwycenie za ramię, to już Dive Master nie musi trzymać naszego żaketu. Ćwiczenie na czas, pełna tarcza zegara dzielona na pół, czyli 30 sekund. I w trakcie tych 30 sekund, jak już oddychamy sobie spokojnie i swobodnie, to Dive Master może odkręcić butle, a ty w trakcie tego ćwiczenia będziesz mógł odkręcić butle twoim kursantom. Inflatory w górę, ponieważ symulujemy sytuację wynurzenia się do powierzchni w momencie braku powietrza. I po zakończonym ćwiczeniu wracamy na nasz regulator i odkręconą już butlę.